Słuchajcie. Kochani, na początek pytanie. Jakie jest najbardziej tradycyjne polskie danie? Śmiało. Bigos. Gdzie tam ten bigos był? Super. Ale mieliście taką małą podpowiedź. Wszyscy tutaj, przynajmniej większość powiedziała o tym, że no, jest to ten schabowy. Z badań, które przeprowadziłem jakiś czas temu, wynika, że większość Polaków uważa za najbardziej tradycyjne danie właśnie kotlet schabowy. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Kotlet schabowy to taki wymysł PRL-u. Trzeba było pokazać, jak to Polska cudownie stoi, jaka jest silna i potężna. Więc najlepiej dotrzeć do serc ludzi właśnie przez jedzenie. PGR-y cierpiały na nadmiar pieprza, więc trzeba było coś zrobić. No, podpatrzono austriacki Wiener Schnitzel, czyli sznycel cielęcy, panierowany w cudownej, kruszonej bułce i smażony na maśle klarowanym, podawany z cytrynką. U nas na polskich stołach PRL-u pojawia się kotlet schabowy. Tak jak powiedziałem, nie ma on nic wspólnego z kuchnią tradycyjną. Podczas tego krótkiego spotkania chciałbym porozmawiać, opowiedzieć nieco o tradycji, o moim zamiłowaniu do kuchni tradycyjnej, o miłości do ludzi, którzy powodują, że w naszym życiu pojawia się sukces. Kuchnia tradycyjna to kuchnia XVII-wieczna. Wtedy zaczynają się niesamowite zmiany w polskiej kuchni, która, uwaga, była zdecydowanie lepsza od kuchni francuskiej i wszystkich innych kuchni świata. W XVII wieku na stołach króla Jana III Sobieskiego pojawiają się baby grochowe, raki, omułki, wszelkiego rodzaju zwierzyna łowna, ptactwo. Wyobraźcie sobie ten ogromny stół z tą gęsią, z tą kaczką, ze wszystkim tym, co jest najlepsze na świecie do jedzenia. Wtedy to mieliśmy. XVII wiek to również czas, kiedy przybywają do Polski kupcy. Nadciągają z całej Europy. W Krakowie przecinały się szlaki handlowe. I właśnie tam odbywały się jarmarki. A na tych jarmarkach pieprz wszelaki. I przyprawa najdroższa na świecie. Już wtedy, tak jest, pięknie, szafran. Już wtedy pojawia się na polskich stołach. Tam, gdzie pojawiał się szafran i pieprz, tam bogaci byli. A obowiązywało też takie stwierdzenie. Chcesz sercem kawalira zawładnąć waćpanno? Przyprawiaj dania pieprzno i szafranno. I taka była prawda. W XVII wieku jadano w najlepszy możliwy sposób. Jadano zdrowo. Pojawiły się kasze. Kasze, które do dzisiaj są najzdrowszą formą dodatku do mięsa. Ziemniaki pojawiają się dopiero w XIX wieku, więc zobaczcie, przez jak długi okres na stołach królowały głównie zdrowe kasze. Kochani, kuchnia tradycyjna. Pierwszy kontakt z kuchnią tradycyjną miałem w domu mojej babci. Dom niesamowity, położony w Małopolsce, wśród sadów. Tu jabłonie, tam grusze, na końcu wiśnia i jeszcze taka wielka czereśnia, z której kilka razy spadłem, więc ją dobrze pamiętam. Babcia bardzo starała się o to, aby przekazać nam tradycję, właśnie tradycję jedzenia. W każdą niedzielę zjeżdżała się cała rodzina. Nie wiem, czy macie podobne doświadczenia, ale cała rodzina w niedzielę przyjeżdżała do babci i ja 2 godziny musiałem jechać po to, żeby skosztować tych wspaniałych dań. Reszta rodziny nawet i 4. Ale jechaliśmy wszyscy razem, bo babcia była spoiwem, które łączyło rodzinę, dbała o czystość naszych relacji i o to, żebyśmy zdrowo jedli. Bo w tygodniu bywało różnie, ale w niedzielę trzeba było zjeść zdrowo. W centralnym miejscu w domu była kuchnia, a w tej kuchni stał taki piec.
Ten piec jest niesamowity. Dzisiaj w domach już nie ma takich pieców. Opalany węglem z grubą płytą żeliwną i na tej płycie, słuchajcie, tu pan profesor wspominał o matematyce, na tej płycie działy się cuda. Obowiązywał pewien schemat i schemat nigdy nie był przez nikogo łamany. Blisko środka, czyli tam, gdzie najcieplej, garczek z gotującą się wodą, która tylko czekała na hasło kawa sypana raz. Garczek stał blisko środka. Po boku ziemniaki, kasza i zupa. Zupa powoli sobie pyrkała, żeby broń Boże się nie przegotować, a ziemniaki ogrzewane w taki sposób nigdy się nie rozgotowały i zawsze były na czas. Ten schemat obowiązywał przez bardzo, bardzo długi czas. I wszyscy wiedzieliśmy, że nie można babci tam przeszkadzać, broń Boże, na tej płycie. Obok pieca znajdował się taboret. Ten taboret był dla mnie. Tam było ciepło, tam było przyjemnie i mogłem z tego taboreta zerkać, cóż też ciekawego robi babcia. Czasami pomóc, no czasami coś wylać, ale to przecież takie oczywiste. Kochani, pierwszy kontakt z kuchnią tradycyjną, tą kuchnią mojej babci, to było ciasto drożdżowe. No, nieźle. Taki szkrab 5-6-letni zagniata razem z babcią ciasto drożdżowe, które, jak wiemy, jest dosyć trudne do wyrobienia. Ale ten obraz pozostanie ze mną na zawsze, bo to, co pamiętam najbardziej, to dłonie babci. Bardzo zmęczony pracą, posiadała pole, na polu uprawiała bób, uprawiała pomidory, miała gęsi, kaczki, były konie w stajni. To wszystko trzeba było w jakiś sposób obrobić, zajmowała się tym babcia z dziadkiem. I te zmęczone dłonie, wyrabiające to cudowne ciasto drożdżowe, pachnące masłem własnej roboty, na górze truskawki i mocno obsypane grubą kruszonką. Lubicie ciasto? No ja mógłbym żyć tylko na cieście. Kochani, kolejna, druga potrawa to kasza. Kasza przygotowywana po królewsku. Dlaczego po królewsku? Bo też z czasów Jana III Sobieskiego. Gotowana, uwaga, kasza jaglana gotowana w mleku. Gotowana dokładnie 9 minut. Po tym czasie dodawane były rodzynki i kasza była odstawiana na bok, żeby sobie pięknie pęczniała. Dlaczego 9 minut? Ponieważ do 9 minut gotowana kasza zachowuje wszystkie wartości odżywcze. 10 minuta to już jest moment, kiedy te wartości odżywcze zaczynają znikać. Więc ku pamięci kaszę gotujemy 9 minut. Po królewsku. Pasztet. Pasztet był przygotowywany zawsze dzień wcześniej. Często przyjeżdżałem do babci w sobotę i szykowaliśmy ten pasztet. Oczywiście podstawa zając, do tego odrobina dzika, sarniny, czasem jelenia. Zależy, co dziadek upolował albo co auto potrąciło. Taki pasztet przygotowywaliśmy, obgotowując skruszałe mięso w cudownym pachnącym lupczyku z majerankiem, z marchewką z pola, z pietruszką, z selerem. To wszystko pracowało. Później mieliśmy ręczną maszynką do mielenia mięsa. I kochani, to co podbijało ten pasztet, co powodowało, że cudownie rósł, czyli wiejskie jajka, ubite białka i obłędne, żółte, czasem nawet pomarańczowe żółtka. Pasztet numer 1. No i gęsina. Gęsina niesamowita pojawiała się przynajmniej 2 razy w miesiącu. Z tego względu, że babcia hodowała gęsi, więc nie było z tym większego problemu. Taka gęś, aby dobrze smakowała, musiała odleżeć minimum 12 godzin w solance. Następnie była macerowana przyprawami wszelakimi, korzennymi, ziołami i trafiała do pieca w otulinie polskich jabłek. Babcia miała szarą renetę, jedno z najlepszych polskich jabłek. I z taką szarą renetą ta gęsina i kaszą królewską to był totalny obłęd. Często zdarzało się, że mimo tego, że babcia mieszkała w Małopolsce, przygotowywała dla nas
kluski śląskie. Lubimy? Tak, ja też mam nadzieję, że w przerwie się pojawią. Słuchajcie, kluski śląskie, czyli z kolei śląska tradycja, a wprowadzona na małopolski stół. Wy lubicie, ja uwielbiam, polubił ktoś jeszcze. I to jest jedna z najważniejszych historii mojego życia, to jest coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Wyobraźcie sobie, że kluski śląskie pojawiły się na stole gości diamentowego jubileuszu jej wysokości królowej Elżbiety II, który miałem przyjemność obsługiwać. Ja, Misiek z prowincji, nikomu nieznany człowiek, obsługiwałem gości diamentowego jubileuszu Elżbiety II. Masakra! Słuchajcie, to nic! Wypiąłem pierś i mówię do organizatorów. Zrobię to. Ale jest jeden warunek. Warunek postawił. Na waszym stole pojawią się moje tradycyjne dania polskie. No ale kto to zje? Spokojnie. Pojawiła się gęsina, pojawiła się rolada, była modra kapusta, były kluski śląskie i mnóstwo gości, arystokracja podchodziła i pytali, a cóż to za piękne ziemniaczki, takie równiutkie z dziurką? No, tu trzeba było troszeczkę wyjaśnić, ale najważniejsze jest to, że wszystkim smakowało. Ja przemyciłem swoje wartości, coś co dla mnie jest ważne, a ludzie byli naprawdę zadowoleni. Tradycja, to o czym mówiłem, i wiara w to co robię, doprowadziły mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem. Osiągnięcie tego celu nie było łatwe, ale pomogli mi ludzie. Ludzie w tym wszystkim, w osiągnięciu sukcesu są najważniejsi i zaraz postaram się wam to udowodnić. Jak to wszystko się zaczęło? No po szkole podstawowej, wiedząc, że kocham gotować, że uwielbiam to robić, wybrałem technikum elektryczne. A wiadomo, koledzy szli, więc przecież nie zostawię ich. Pójdziemy razem, będziemy elektrykami, super. Po technikum już byłem o wiele bardziej mądrzejszy. Wiedziałem, czego chcę, więc wybrałem się na studia pedagogiczne. Po studiach przyszedł czas na pierwszą wymarzoną pracę. Zostałem sprzedawcą chińskich teletubisiów wypełnionych tureckimi żelkami z kończącą się datą. Każdy mój dzień był niesamowicie pasjonujący. Wstawałem rano, wsiadałem do zdezelowanego Seicento z dwiema dziurami po boku. Odwracałem się do tyłu, tam już czekały. Prześladują mnie do dziś. Czekały. Jechałem, wchodziłem do sklepu. Dzień dobry, czy jest pani kierownik? Ale my już nie chcemy tego dziadostwa. Ale ja chciałem tylko porozmawiać, Misiek. Możemy wypić kawę, ale nie sprzedasz mi żadnych teletubisi z tureckimi żelkami w środku. I poza tym wiesz, że się kończy termin? No wiem, dlatego są takie tanie. Słuchajcie, praca masakra. Ale poznałem bardzo dużo ludzi, którzy w późniejszym etapie mojego życia okażą się być wielkim wsparciem i wielką pomocą w realizacji celów. Moja druga praca, co moja ulubiona postać z mapetu, moja druga praca już była związana z kuchnią. Słuchajcie, trafiłem do wymarzonego baru na stacji benzynowej. Jaka to była wielka radość, jestem w kuchni, w końcu patrzę, no super, cudownie. I zaczął się hardcore. W tym barze wydawaliśmy 150 dań z karty. Słuchajcie, pot, łzy i zniechęcenie do życia totalne. Wracałem do domu. To się nagrywa. Wracałem do domu. Jak miałem siły, żeby wziąć prysznic,
to go brałem. Jak nie miałem sił, to padałem w pozycji Chrystusa i tak zostawałem do rana. Totalnie, totalnie zmęczony. Ale ta praca nauczyła mnie pokory i dała zaczątek temu, co robię dzisiaj. Pewnego dnia zadzwonił do mnie znajomy, którego poznałem, wożąc te zakichane teletubisie chińskie z tureckimi żelgami w środku, skończącym się terminem. Zadzwonił do mnie i mówi tak: Michał, widzę na Facebooku, co się dzieje u ciebie. Czy podjąłbyś się organizacji kulinarnej Gali BMW? Pomyślałem sobie: Jezisi Marii, to niemożne. Powiedziałem mu: kochany, no ale absolutnie tak. Odłożyłem telefon i zaśpiewałem radosne Alleluja. Więc zaczyna się coś dziać. Na tej gali była gęś, była kaczka, były kasze wszelakie, była mądra kapusta, było wszystko to, co kocham i to, co staram się od siebie dawać światu. Ludzie wyszli zachwyceni i totalnie zauroczeni. No właśnie. Jak to się stało? Słuchajcie, no dwa miśki w basenie. Na tej gali BMW leżały wizytówki, bo taki mam zwyczaj, że jak gdzieś jestem, to zostawiam te swoje wizytówki. Ktoś ją zabrał. 3 tygodnie po imprezie dzwoni telefon. Dzień dobry, ministerstwo i tak dalej. Akurat byliśmy na gali BMW, pan to robi w taki fantastyczny sposób i tak dalej, i tak dalej. Czy zechciałby pan? No pewnie, żebym zechciał, no. No jakbym miał nie zechcieć przygotować coś dla człowieka, który dla mnie jest totalnym autorytetem. I jak się potem okazało, przesympatycznym, bardzo fajnym gościem, z którym na dzień dzisiejszy łączą mnie bardzo fajne relacje. Robiłem kaszę i gęsie dla prezydenta Lecha Wałęsy. Kolejnym marzeniem, które zrealizowałem w ostatnim czasie, było spotkanie z Robertem Makłowiczem, z moim totalnym idolem. Uwielbiam to, co robi Robert. Staram się na moim vlogu robić to samo. Może w nieco inny sposób, może nie tak fantastycznie jak Robert, ale staram się. Gotowaliśmy razem kuchnię łękowską w Bieszczadach. Słuchajcie, paziaki, czyli placki ziemniaczane, robione na płycie takiego pieca jak u mojej babci. Przygotowaliśmy dziczyznę, przygotowaliśmy dania z polskimi jabłkami i z suską sechrońską, najcudowniejszą polską śliwką. Jeśli jeszcze nie jedliście, koniecznie musicie spróbować suski sechrońskiej. Obłęd! Razem z Robertem przygotowywaliśmy dania. W tej chwili jesteśmy w bardzo dobrych kontaktach. Ostatnio był nawet w Książnicy Beskidzkiej, nieopodal, też się spotkaliśmy. I to jest dla mnie ogromny, ogromny szacunek, ogromna radość, że mogłem tego człowieka poznać. Zbliżamy się do końca, kochani. To, co osiągamy, ten sukces jest sumą umiejętności, bo coś potrafić trzeba, pracy, czasami bardzo trudnej, bardzo ciężkiej, i ludzi, których poznajemy na drodze swojego życia. I ci ludzie w tym wszystkim są najważniejsi. Dlaczego wam o tym mówię? Ja przekazuję swoje wartości przez jedzenie, przez gotowanie. Dla mnie to jest bardzo ważne. To, że poznaję ludzi, powoduje, że te wartości mam gdzie przekazywać. Ci ludzie mają przyjaciół, Lech Wałęsa ma swoich znajomych, ci znajomi mają swoich znajomych, a tam pomiędzy nimi pojawią się nagle ja, bo ktoś dostrzega, że robię to z pasją. Dlatego bardzo was proszę, jutro jest niedziela, zamiast tradycyjnego schabowego, idźcie do sklepu, kupcie pierś gęsią, kupcie nóżkę z kaczki, cokolwiek, co jest tradycyjną polską kuchnią. Przygotujcie według tradycyjnych przepisów, tak jak robił to Stefan Czerniecki w Kompendium Ferculorum, pierwszej książce kucharskiej z XVI wieku. Można to odnaleźć w internecie. Przygotujcie danie razem z rodziną, razem z bliskimi. Cieszmy się tym wszystkim, co mamy i pamiętajmy o jednym. Dbajmy o tradycję, bo jest bardzo ważna. Kochajmy ludzi, bo tak trzeba, ale przede wszystkim bardzo, bardzo mocno wszystkim kochajmy tych, którzy są dla nas najbliżsi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.